Siema, siema, jestem Raja z GP, to jest kolejny z naszej serii Sprawdzanie map i dzisiaj na celowniku mapa PGR Bruzda. Jest to chyba już drugi konwert, z tego co pamiętam, bo Farmingu 17 miała swoją premierę. Potem ktoś ją przerobił do 19, no i teraz jest 22. Szkoda mi mega tej mapy, ze względu na to, że bardzo, wyciągnąłem telefon. Szkoda mi bardzo tej mapy, dlatego że z edycji na edycję ta mapa coraz bardziej skastrowana, traci taki niesamowity klimat, jaki miała, bo była to najlepsza mapa PGR-owska w takim starym stylu, a dziś mamy ją bardzo okrojoną. Jak podają źródła ze strony lsportal.eu, mapa posiada ruch drogowy, mapa nie moja, mata i graj to oporowo. Porowiec pozdro. Także tak to jest napisane. Niewiele co prawda możemy wyczytać z wiadomości o tej mapy, ale może wiele wyczytacie z tego odcinka, który oczywiście polecam serdecznie polubić, zostawić lajka oraz subskrypcję, bo liczymy po 50 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że się uda w końcu dobić gdzieś niedalekiej przyszłości. Też to padać na Twitchka, od poniedziałku do piątku, 17.22, tam jestem cały czas, jakby co, więc wpadajcie. I co? Pamiętajcie o tym, że oczywiście standardowo w linku, w opisie macie link, po kliknięciu którego przenosi was na stronę, na mój kanał, gdzie macie oczywiście ankietę, gdzie możecie tę mapę ocenić. Ja oczywiście proponuję wam, żebyście poczekali z oceną do końca odcinka, bo wtedy będziecie o niej wiedzieć więcej, prawda? Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, m.in. Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co tu na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition DFS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Także słuchajcie, ja wam tu pokażę, jak ona wygląda. Na samym wstępie, no mamy taki oto lekutki minus, że tak powiem. No bo tu się w ogóle PDA nie zmieniło, nic od tego, które robił Agra Piotr Masz. Prawdopodobnie nic się nie zmieniło, no chyba tak, to były stare czasy farminga. Jak widzicie, coś tutaj troszkę tam jest porobione, no i jest tak jest, nie? Więc okej, na samym wstępie, po czym sądziłem, że mapa jest trochę wykastrowana, no po tym, że jest jednolity teren. Zawsze doceniałem tutaj detal w tej mapie, że jest taki fajny stary. Aktualnie słabo to wygląda, nie ma co ukrywać, nie wiem kto to konwertował, chyba jakiś tam oporowiec. Znam jednego, ale nie wiem czy to on, więc nie wiem czy mogę tak mówić coś tam. No ludzie se chodzą tak o nie, ten jakiś wkurzony chyba, że ktoś mapę konwertuje kolejny raz. Ja nie wiem co tego, że mapa ma stare modele, zobaczcie, bo ona ma stare modele. Jest już przestarzałe, starocie takie, większość z nich nie powinna w ogóle być używana, ale jak już ktoś to używa, to naprawdę według mnie da się to jeszcze zrobić tak, żeby to było ok, nie? Bo tu nie ma jakiejś tam lipy czy coś z tym, nie? Wszystkim. Tu w ogóle nawet nie można chyba wjechać teraz, nie? Chyba nie można na to wjeżdżać, więc też tak trochę słabo pod tym względem. No tutaj są jakieś tam takie wiaty, to raczej ok, nie? Tu na przykład kiszonka, która jest tak zrobiona, nie? Ale ok. O, stare drogi się pojawiły, jakieś te stogi BL. No to dużo tu się dzieje, takich rzeczy dzieje. Może wam pokażę teren, nie? W sensie teren pewnie znacie, bo to PGR Bruzda, więc raczej wiecie jak to wygląda. No, bloki, tutaj tekstury jakie były, takie są, więc też tak szkoda troszeczkę. Jakieś usunięte drzewa, które kiedyś robiły mega klimat, a teraz w farmingu tak jest trochę mało używane. Pola proste, gdzieś tam, na pewno na minus zasługuje też to, o, tu w ogóle fajnie, ktoś zrobił takie ścieżki. Na minus zasługuje na pewno też to, że nie ma wycięć na tej, na polach, na słupy, nie? Bo to też są słupy, a właśnie wycięć brakuje, więc szkoda. Jeśli nie mogę coś jeszcze powiedzieć o tonności mapy, to no to, że ma na pewno fajny klimat, tylko że szkoda, że jeszcze ten jest tak niedopracowany. No z tego co wiem, Agro Piotr Masz, czyli pierwotny autor tej mapy, postanowił odejść już z moddingu, z mapmakingu i nie robi nic już do FS-a. Ale być może ktoś jakiś tam będzie chciał tą mapę przerobić bardziej, w sensie dokończyć, nie po prostu, bo myślę, że można to zrobić. Ja sam kiedyś kontaktowałem się z Agro Piotr Masz odnośnie jakieś tam rzeczy, czy mogę sobie coś tam pożyczyć, i powiedział, że już skończył i że można brać, nie? Wszystko, także
Nie chcę tu się za niego wypowiadać, ale zinterpretowałem to jakby tak, że mapa należy do społeczności i teraz robimy z nią co chcemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więcej info pewnie u Piotr Mosza będzie, jeżeli on jeszcze odpisze. Dlatego moja serdeczna prośba dla was, niech ktoś zrobi tę mapę dobrze, nie? Bo naprawdę ja czasu nie mam, a są w tym farmingu osoby, które potrafią dobrze remasterować mapy, nie? Więc jeżeli ktoś by chciał, to naprawdę tutaj można coś podziałać z tym i zrobić to naprawdę fajnie. No widzicie, stare te tekstury są troszkę do jakiejś takiej trawy, nie? Więc ona jest zrobiona jakoś tak, jako tako, ale nie tak jak powinna być, nie? Ta mapa naprawdę miała niesamowity klimat i szkoda, że już jej tego klimatu nie ma. O, to jakieś bajurka takie stare, w takim starym klimacie. No to się kurczę działo, grało się i było nieźle, nie? Także no cóż, jest tak jest, nie? Dziękuję za followka bardzo serdecznie. No i ogólnie, co mogę więcej mówić? No mapa w takim fajnym klimacie PGR, to właśnie jakieś brakujące pola gdzieś są. Fajne tutaj spód ułożenie mamy, co nie? Ja już tą mapę chyba na sprawdzam 19 i 17, nie? Także tutaj jak chcę może sprawdzić, to jeszcze nie wiem, w 17 chyba nazywała się seria mapy 2x10. Potem oceniam mapy albo sprawdzam mapę. Teraz znowu jest sprawdzam mapę. Także sprawdźcie sobie wersję z 19 i z 22 i 17, nie? W sensie to, co oglądacie teraz i porównacie sobie z poprzednimi wersjami. Na pewno jest duża różnica względem tego, co się po prostu dzieje, nie? No ale tak jakby patrząc tutaj wszystko, ogólnie ciężko sprawdzić, zawsze się mapy takie konwertowane, bo raczej je znamy, nie? No ale tu mamy takie gospodarstwo główne. Ja w ogóle sprawdzę sobie, czy to w ogóle... Ulala. Za 2500 możemy kupić ten teren, nie? Całą mapę. To jest jakieś 14 euro za hektar. Całkiem przyzwoita cena, że tak powiem, nie? Jak to PGR-y, po taniości wyprzedane. Nie no, no widzicie jak mapa jest, w jakim stanie jest ta mapa. Ja nie będę ukrywał, nie podoba mi się to, co się z nią stało, bo to był ogromny potencjał. Dawno temu ta mapa była ikoną farminga, a teraz stała się po prostu... No tak źle się... To strasznie tak jakby ta mapa zestarzała, taki konwert odświeżany. Jeszcze nie mówię o tym, że tu brakuje w ogóle się łopat, nie? Że nie można, wiecie... Powinno to być śmigło, nie? Wiecie, jak niektórzy streamerzy robią śmigło na streamach, tak samo tu powinno być śmigło na tym. I to naprawdę byłoby, no trochę lepiej już, nie? Nie wiem, tu jeszcze woda jakaś jest, takie wajurka. No to fajny klimacik był, nie? Kurczę, co mogę wam tutaj odnośnie tej mapy jeszcze powiedzieć, co nie? No, no drogi by się chciało poprawić na pewno też, nie? Trochę tak, wiecie, jednak ten stary klimat gdzieś tam został. Mi jakoś tam specjalnie może ta droga nie przeszkadza, nie? Ale jednak, no już... Można byłoby coś na tym podziałać, nie? Jakby tu, jakby nie było. Tutaj też coś kiedyś było, ale teraz tak trochę wykastrowane zostało. To chyba jakiś silos kiedyś, z tego co pamiętam. Okej. Okay. No, o Jezu, tutaj też tak trochę po bandzie poleciane zostało. No kiedyś tak się mapy robiło. Kiedyś tak to wyglądało, to działało dobrze i nikt z tym nie miał problemu, żadnych pretensji nie było do autorów. Ale tutaj troszeczkę taki widać, że podmianka szybciutka, jakieś tam poletka, nawet nie zaczęło czasu, żeby zrobić farmlandy, więc konwert naprawdę na szybkości. No i tyle, nie? Tam jest jakiś winogron rośnie, czy mi się wydaje? Zaraz sobie to sprawdzę, bo tam jakiś winogron rośnie. Tutaj. To nie jest winogrono. A nie, to jest winogrono, tak, 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 tylko to po prostu sama jest... jest tutaj sama po prostu trawa ta od winogrona, nie? Więc nie ma tych patyczków. No także słuchajcie. Nie wiem, co też mogę o tym powiedzieć, naprawdę. W sensie inaczej, nie mogę sprawdzić sobie triggerów, jakichś nowych funkcji w tej mapie po prostu, bo ich nie ma, nie? No jest to zwykła pusta mapa, w której nawet chyba nie ma skupów za bardzo. Jak kupimy sobie maszynę, to gdzie ona się pojawi? Zobaczmy sobie takie coś na przykład, nie? Wypatrzmy sobie ten sprzęcik. Aha, sklep też nie działa z tego co widzę. No to tak o, nie? A jakbym na przykład chciał kupić tutaj? Czy wtedy mi się pojawi ten sklep? Czy chyba nie, bo musi być dodany do mapy, nie? No nie. Więc mapa, tak, że tak powiem, jest to muzeum, do którego możemy wejść i sobie pozwiedzać się aktualnie. Nie dziwię się, że ma takie słabe oceny na LS portalu, bo tam miała, o Jezu, jakieś strasznie niskie, chyba jedną albo dwie gwiazdki, coś takiego, nie? Więc... No cóż, myślę, że podobnie będzie oceniany teraz. Ale... O, stare znaki jeszcze, fajne. Tak trochę, wiecie co, tak fajnie sobie przyjść na nią zobaczyć, jak ona wyglądała dawno temu. Ale no to pogranie aktualnie się nie nadaje, nie? Więc tu nie będę wam ściemniać. Raczej ten film jest trochę takim...
takim apelem do was, że jest fajna mapa, którą można sobie jeszcze zremasterować i zrobić z niej coś dobrego, nie? Nie jest takie typowe sprawdzanie mapy, tylko tak raczej może trochę sentymentu nagrywam te sprawdzanie, bo mogą sobie nie nagrywać tego sprawdzania. Także no kurczę. Chyba nie będę tutaj na siłę cisnął tego odcinka. Co chciałem, to powiedziałem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenki i do komentarzy. Być może jakiś mapmaker spadnie na ten odcinek, zobaczy, że faktycznie jest jakiś potencjał w tej mapie i że zrobił dobrze, wyda jakiś remasterek fajny, za pozwoleniem oczywiście AgroPetromosza. I może coś z tego będzie, nie? Miejmy taką nadzieję. Więc no cóż, dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki z sprawdzania map oraz innych serii na kanale oraz spadajcie na Twitcha. Ostańcie mapkę w opisie, znaczy w opisie macie linka do ankiety, a w komentarzach oczywiście napiszcie, co sądzicie o tym, czy mapa powinna być konwertowana, czy nie. Więc tyle. Dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Na razie. Pa.